Agnieszka siedziała przy stole w kuchni, wpatrując się w filiżankę zimnej herbaty. W myślach wciąż powracały słowa jej męża, Roberta. Był chłodny i stanowczy, gdy mówił: mama podarowała mi dom. Za to powinnaś jej myć nogi i pić wodę. Szybko przygotuj to, o co prosi. W tej jednej chwili Agnieszka poczuła się obco we własnym domu, zupełnie jakby to miejsce, które miało być jej ostoją, nagle stało się czymś odległym. Wszystko zaczęło się, gdy Robert przejął dom po śmierci swojej mamy. Mimo że Agnieszka od lat żyła w tym domu, opiekowała się nim i troszczyła o rodzinę, teraz odczuwała, jakby jej wkład przestał się liczyć. Mąż zaczął zmieniać swoje podejście do niej, z dnia na dzień robił się coraz bardziej wymagający, wytykając jej najdrobniejsze błędy. Agnieszka zastanawiała się, skąd w nim nagle taka zmiana. Po chwili milczenia Robert zawołał ją z pokoju obok: Agnieszka, słyszysz, co mówiłem? Mama miała rację, kiedy ostrzegała mnie, żebym z tobą uważał. Przygotuj te rzeczy, o które cię prosiłem. Agnieszka spuściła głowę i westchnęła głęboko. Próbowała utrzymać spokój, ale czuła, jak coś w niej pęka. Niegdyś bliski, pełen ciepła związek, stawał się toksyczną codziennością, w której jej rola była sprowadzana do posłuszeństwa. Nie wiedziała, ile jeszcze wytrzyma. Podniosła się wolno z krzesła i z niechęcią przeszła do salonu, gdzie Robert rozsiadł się na kanapie, patrząc na nią z wyższością. Czy mógłbyś mi wyjaśnić, co dokładnie chciałeś, żebym przygotowała? Zapytała z trudem, starając się, aby jej głos nie zdradził wzburzenia. Robert uśmiechnął się lekko i odparł, tonem kogoś, kto daje łaskę: mama zawsze mówiła, że nie zasługujesz na to, co dostałaś. To dzięki mnie masz dach nad głową. Powinnaś być wdzięczna. Agnieszka zacisnęła pięści, ale nie odezwała się ani słowem. W sercu czuła bunt, ale z lęku przed konsekwencjami starała się powstrzymać. Kolejny dzień zaczął się wcześnie. Agnieszka wstała przed świtem, jak zwykle zajmując się domowymi obowiązkami, a myślami wracając do wczorajszej rozmowy. Odkąd teściowa zmarła, wszystko w jej życiu zaczęło się zmieniać i to nie na lepsze. Wcześniej jej relacja z Robertem była pełna miłości, a teraz coraz bardziej przypominała mroczną historię pełną wyrzutów i wymagań. Kiedy Robert zjawił się w kuchni, jego spojrzenie było lodowate. Usiadł, biorąc gazetę do ręki, jakby nie widział, że jego żona jest przygnębiona. Mam dla ciebie listę rzeczy, które musisz zrobić, zanim wyjdę do pracy, rzucił sucho, nie odrywając wzroku od stron. I Agnieszko, pamiętaj, że gdyby nie moja mama, nie miałabyś niczego. Agnieszka poczuła, jak coś w niej się wzburza. Wzięła głęboki oddech, zastanawiając się, czy powinna coś odpowiedzieć, czy może lepiej będzie przemilczeć to upokorzenie. Wiedziała jednak, że milczenie nie będzie trwałym rozwiązaniem. Robert, wiem, że to dzięki twojej mamie mamy ten dom, ale przecież oboje tutaj żyjemy, oboje pracujemy i dokładamy się do utrzymania, powiedziała stanowczo, patrząc na niego. Robert oderwał wzrok od gazety i spojrzał na nią z zaskoczeniem, a następnie z irytacją. Nie rozumiesz, Agnieszka. Ja tutaj decyduję. To dzięki mojej rodzinie jesteś w tej pozycji, więc lepiej przestań zadawać zbędne pytania i wykonuj swoje obowiązki. Agnieszka poczuła, że jest na granicy wytrzymałości. W jej sercu narastał bunt, który nie dawał jej spokoju. Wiedziała, że nadszedł czas, aby przemyśleć ich relacje i to, czy jest w stanie dalej tak żyć. Jednak zanim podjęła decyzję, usłyszała dźwięk dzwonka do drzwi. Kiedy otworzyła drzwi, zobaczyła w nich swoją przyjaciółkę, Martę, która spojrzała na nią zatroskana. Agnieszka od razu zrozumiała, że nie ukryje przed nią tego, co się dzieje. Agnieszka, czy wszystko w porządku? Wyglądasz na wykończoną, zapytała Marta, kładąc rękę na jej ramieniu. Agnieszka tylko skinęła głową i zaprosiła przyjaciółkę do środka. Gdy usiadły w kuchni, opowiedziała jej o wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, o zmianach w Robercie, o jego dziwnym zachowaniu i o tych słowach, które wciąż dźwięczały jej w głowie: powinnaś myć nogi mojej mamie i pić wodę po niej. Marta słuchała uważnie, a gdy Agnieszka skończyła, spojrzała na nią z determinacją. Agnieszka, nie możesz tak dalej żyć. Jeśli on nie szanuje ciebie i waszego małżeństwa, musisz coś z tym zrobić. Agnieszka poczuła, jak nadzieja zaczyna powoli wracać. Może nadszedł czas, aby zawalczyć o siebie? Może tym razem nie będzie milczeć i wyrazi swoje zdanie bez obaw?
Następne dni minęły w cieniu narastających napięć między Agnieszką a Robertem. Agnieszka coraz częściej słyszała, jak mąż z goryczą przypominał jej o długu wdzięczności wobec jego matki. Każde z tych słów bolało ją coraz bardziej, ale czuła, że nie ma już wyboru, musiała postawić granice. Tego wieczoru, kiedy dzieci już spały, Agnieszka postanowiła porozmawiać z Robertem. Zeszła do salonu, gdzie on siedział, oglądając telewizję. Z bijącym sercem usiadła obok niego i delikatnie położyła dłoń na jego ramieniu, przerywając ciszę. Robercie, musimy porozmawiać, zaczęła, starając się, by jej głos zabrzmiał spokojnie, choć wewnątrz czuła się niespokojna. Robert spojrzał na nią z lekką irytacją, jakby już sama jej obecność była dla niego niewygodna. O czym znowu chcesz rozmawiać? Zapytał, wzdychając ciężko. O nas, o tym, jak ostatnio się zachowujesz. Robercie, jesteśmy małżeństwem i oboje mamy prawo do głosu. Mam wrażenie, że od śmierci twojej mamy traktujesz mnie jak kogoś gorszego, powiedziała z powagą. Robert zmarszczył brwi i odsunął się od niej, jakby nie mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Agnieszka, chyba coś ci się pomyliło. Ja jestem właścicielem tego domu. To ja decyduję, co tu jest ważne, a co nie. A ty? Ty powinnaś być wdzięczna, że cię tu trzymam, jego słowa były pełne pogardy. Agnieszka poczuła, jak jej twarz pali od upokorzenia. W jej wnętrzu narastał gniew, ale jednocześnie pojawiło się coś nowego, chęć postawienia granic. Robercie, to, że twoja mama nam pomogła, nie oznacza, że możesz mnie traktować jak służącą. Mam swoje prawa. Jestem tu twoją żoną, nie kimś, kto ma ci być wdzięczny na każdym kroku, powiedziała stanowczo. Robert wzruszył ramionami, jakby jej słowa były jedynie kaprysem, na który nie zamierzał zwracać uwagi. Jeśli nie podoba ci się to, jak żyjesz, droga wolna, Agnieszko. Pamiętaj tylko, że bez tego domu nie masz nic, odparł z chłodem. Agnieszka poczuła, jak w jej sercu pęka coś, czego nie dało się już naprawić. Wiedziała, że ta rozmowa była próbą ratowania ich małżeństwa, ale zrozumiała, że Robert nie ma zamiaru zmieniać swojego zachowania. Zmiana musiała przyjść z jej strony. Następnego dnia Agnieszka postanowiła skonsultować się z prawnikiem. Wiedziała, że jeśli Robert nie zmieni swojego podejścia, może w końcu stanąć przed koniecznością podjęcia poważniejszych kroków. Wizyta u prawnika miała pomóc jej zrozumieć, jakie ma możliwości. Z bijącym sercem weszła do kancelarii prawniczej, gdzie przywitał ją młody, uprzejmy adwokat, Tomasz. Zajęli miejsca przy dużym, drewnianym biurku, a Agnieszka poczuła mieszankę niepokoju i determinacji. Pani Agnieszko, proszę opowiedzieć, z czym przyszła pani do mnie dzisiaj, zapytał Tomasz, kładąc długopis na kartce, gotów zanotować najważniejsze punkty. Agnieszka głęboko odechnęła i opowiedziała mu o tym, jak po śmierci teściowej jej mąż zaczął ją traktować coraz gorzej, powtarzając, że to dzięki jego rodzinie mają dach nad głową. Z każdą kolejną sytuacją, jaką opisywała, czuła się coraz bardziej obnażona, ale jednocześnie silniejsza, jakby wreszcie mogła wyrazić swoje emocje. Tomasz słuchał uważnie, a gdy skończyła, spojrzał na nią ze zrozumieniem. Pani Agnieszko, rozumiem, że sytuacja jest trudna. Jeśli mąż odmawia współpracy i traktuje panią w ten sposób, może pani rozważyć opcje prawne. Prawo chroni również pani interesy, zwłaszcza że jesteście małżeństwem, powiedział spokojnie. Agnieszka poczuła ulgę, choć świadomość, że może potrzebować takiej ochrony, była dla niej druzgocąca. Chciała wierzyć, że Robert się zmieni, że ich relacja wróci do normalności, ale z każdym dniem było to coraz mniej prawdopodobne. Kiedy wróciła do domu, Robert siedział na kanapie, oglądając telewizję. Spojrzał na nią z irytacją, gdy tylko przekroczyła próg salonu. Gdzie byłaś? Zapytał, nie odrywając wzroku od ekranu. Miałam spotkanie, odpowiedziała sucho, świadomie nie podając szczegółów. Robert wzruszył ramionami, ale Agnieszka zauważyła, że mimo pozornej obojętności, jego spojrzenie stało się bardziej czujne. Tego wieczoru, leżąc w łóżku, Agnieszka poczuła dziwny spokój. Wiedziała, że jej sytuacja nie była prosta, ale miała plan. Była gotowa walczyć o siebie i swoje prawa. Już nie chciała być tą posłuszną, uległą żoną, która przymyka oczy na wszystko, co ją boli. Kiedy zamknęła oczy, czuła, jakby po raz pierwszy od długiego czasu odnalazła spokój ducha. Kilka dni później Agnieszka wróciła z pracy do pustego domu. Robert wyjechał na kilka dni służbowo, więc miała okazję,
by wreszcie w spokoju przemyśleć swoje dalsze kroki. Tego wieczoru zaprosiła Martę na kolację. Zajęły miejsca przy stole, a rozmowa szybko zeszła na temat ostatnich wydarzeń. Marto, rozważałam rozmowę z prawnikiem. Nie mogę dłużej żyć w cieniu tych oskarżeń i ciągłych żądań. Robert nie szanuje mnie, tylko traktuje jak kogoś, kto ma być wdzięczny za to, że w ogóle może tu być, powiedziała, gdy podały sobie sałatkę. Marta spojrzała na nią poważnie, wyraźnie zmartwiona. Agnieszko, jestem z tobą. Wiesz, że cokolwiek zdecydujesz, zawsze będę cię wspierać. Ale czy myślałaś o tym, co by było, gdybyś się od niego wyprowadziła? Zapytała cicho. Agnieszka zamarła na chwilę, myśląc o tym. Oczywiście, wizja odejścia od Roberta była przerażająca, ale coś w niej wiedziało, że nadszedł moment, by postawić swoje granice. Z każdym dniem utwierdzała się w przekonaniu, że życie w takim związku przynosi jej więcej bólu niż szczęścia. Zastanawiałam się nad tym. Może czas najwyższy zrobić coś dla siebie, odparła, wpatrując się w Martę. Przyjaciółka uśmiechnęła się ciepło i położyła rękę na jej dłoni. To trudne, wiem. Ale Agnieszko, zasługujesz na coś lepszego niż to. Robert nigdy nie doceni twojego poświęcenia, jeśli będziesz mu tylko ulegać, dodała, delikatnie naciskając. Te słowa dodały Agnieszce sił. W środku poczuła coś nowego, odwagę, która wcześniej wydawała się odległa. Postanowiła, że porozmawia z Robertem po jego powrocie. Nie zamierzała już dłużej akceptować tego, jak ją traktuje. Robert wrócił w sobotę wieczorem, a Agnieszka, pełna determinacji, postanowiła nie zwlekać. Wiedziała, że to trudna rozmowa, ale była gotowa zmierzyć się z konsekwencjami. Kiedy mąż wszedł do domu, przywitał ją krótkim spojrzeniem i od razu skierował się do salonu, gdzie zajął miejsce na kanapie. Agnieszka poczekała chwilę, zanim do niego dołączyła. Robercie, musimy porozmawiać, zaczęła, siadając naprzeciwko. Słucham, o co chodzi tym razem? Zapytał z lekceważeniem, jakby z góry zakładał, że jej słowa nie będą miały znaczenia. O nas. O tym, jak się ostatnio zachowujesz. Robercie, nie mogę tak dalej żyć. Nie jestem tu po to, żeby spełniać twoje żądania i dziękować za każdą chwilę, którą mogę tu spędzić, powiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Robert wyprostował się, wpatrując się w nią z mieszanką złości i niedowierzania. Czy ty naprawdę myślisz, że masz jakieś prawo do tego domu? To dzięki mojej matce tutaj jesteś. Powinnaś być wdzięczna i słuchać mnie, a nie stawiać warunki, jego głos był pełen gniewu. Agnieszka poczuła, jak w jej sercu narasta bunt. Wiedziała, że to, co powie teraz, zaważy na ich przyszłości, ale nie mogła już dłużej milczeć. Robercie, jestem tutaj nie tylko jako twoja żona, ale jako osoba, która również wkłada serce w ten dom. Przez lata wspierałam cię, pracowałam, dbam o naszą rodzinę. Nie możesz tego ignorować, odparła, starając się zachować spokój. Robert parsknął śmiechem, jakby jej słowa były dla niego absurdalne. Naprawdę sądzisz, że twoje wsparcie ma jakieś znaczenie? To ja jestem właścicielem tego domu, a ty jesteś tu tylko dlatego, że na to pozwalam, odparł z chłodem. Agnieszka poczuła, jak jej ciało sztywnieje. Zrozumiała, że Robert nigdy nie doceni jej wysiłków ani nie potraktuje jej jak równą sobie. Czuła, że nadszedł czas na podjęcie decyzji, która zmieni jej życie. Jeśli tak uważasz, to może powinniśmy przemyśleć nasze małżeństwo, powiedziała cicho, ale stanowczo. Słowa te wywołały na twarzy Roberta wyraz zdumienia, jakby nie wierzył, że jego żona odważyłaby się powiedzieć coś takiego. Czy ty mi grozisz, Agnieszko? Zapytał, patrząc na nią z pogardą. Agnieszka spojrzała mu prosto w oczy i odpowiedziała bez wahania, nie grożę, Robercie. Po prostu stawiam granice. Tej nocy zasnęła z poczuciem, że podjęła pierwszy krok w kierunku odzyskania kontroli nad własnym życiem. Następne dni mijały w ciszy. Robert był wyjątkowo milczący, zdystansowany, jakby próbował przetrawić słowa Agnieszki. Ona natomiast poczuła dziwną ulgę, po raz pierwszy od lat powiedziała to, co naprawdę czuje. Z każdą chwilą utwierdzała się w przekonaniu, że postąpiła słusznie, wyrażając swoje stanowisko. Jednak wiedziała, że nie mogła na tym poprzestać. W kolejnych dniach przygotowywała się do rozmowy z prawnikiem, aby zabezpieczyć swoje prawa. Była gotowa na wszystko. Tego wieczoru, po całym dniu pełnym emocji i przygotowań,
położyła się na kanapie z książką, próbując się zrelaksować. Nagle usłyszała kroki Roberta, który wszedł do salonu i usiadł naprzeciwko niej. Agnieszka, możemy porozmawiać? Zapytał spokojnym głosem, którego dawno u niego nie słyszała. Spojrzała na niego z lekkim zaskoczeniem, zastanawiając się, co zamierzał powiedzieć. Oczywiście, słucham, odparła, odkładając książkę. Robert odetchnął głęboko, a potem spojrzał na nią z powagą. Wiesz, nigdy nie myślałem, że znajdziesz się w takiej sytuacji. Mama zawsze mówiła, że nie jesteś wystarczająco silna, by utrzymać dom, że nie dasz rady bez jej wsparcia. Teraz, gdy jej nie ma, boję się, że możesz zniszczyć wszystko, co razem budowaliśmy, mówił powoli, jakby badał jej reakcję. Agnieszka poczuła, jak jej serce ściska się z żalu, ale również z determinacji. Robercie, budowaliśmy to razem. Od samego początku byliśmy równymi partnerami. Jeśli ty tego nie dostrzegasz, to chyba nigdy nie rozumiałeś, czym jest prawdziwe małżeństwo, powiedziała spokojnie, choć każde słowo było dla niej ciężarem. Robert zmarszczył brwi, wyraźnie zirytowany. Nie rozumiesz, że bez tego domu nie masz nic? Że to ja tutaj decyduję, co jest ważne? Jego głos znowu nabrał tej samej ostrej nuty. Agnieszka wzięła głęboki oddech, starając się zachować spokój. Robercie, nie jestem tu dla domu. Jestem tu, bo cię kocham i zawsze wierzyłam, że jesteśmy partnerami. Jeśli jednak widzisz mnie tylko jako kogoś, kto powinien być wdzięczny i milczący, to chyba nie ma sensu dalej udawać, że to małżeństwo jest zdrowe. Jej słowa były stanowcze i przepełnione emocjami. Robert westchnął z frustracją, a potem, nie odzywając się więcej, wyszedł z pokoju, zostawiając ją samą. Nazajutrz Agnieszka postanowiła porozmawiać ze swoimi rodzicami. Choć przez lata próbowała rozwiązywać problemy samodzielnie, czuła, że teraz potrzebuje wsparcia bliskich. Jej mama, Krystyna, od razu zauważyła, że coś jest nie tak, gdy tylko Agnieszka weszła do domu rodziców. Agnieszka, kochanie, co się dzieje? Wyglądasz na przygnębioną, zapytała z troską. Agnieszka usiadła przy stole, a kiedy tylko poczuła ciepłe spojrzenie matki, łzy zaczęły spływać po jej policzkach. Mamo, ja chyba nie mogę dłużej żyć z Robertem. Od śmierci jego mamy stał się zupełnie inny. Traktuje mnie jak kogoś, kto powinien mu być wdzięczny za każdą chwilę w tym domu. Ciągle mi powtarza, że to dzięki jego rodzinie mamy dach nad głową, jakby zapomniał, że przez całe życie wspierałam go w każdym aspekcie, wyznała, łamiącym się głosem. Krystyna objęła córkę, a potem spojrzała na nią poważnie. Agnieszko, jesteś silną kobietą i wiem, że przetrwasz wszystko. Ale nie pozwól, żeby ktoś cię traktował w ten sposób. Musisz zrobić to, co dla ciebie najlepsze, powiedziała cicho, ale stanowczo. Słowa matki dodały Agnieszce odwagi. Wiedziała, że będzie musiała podjąć decyzję, której bała się przez ostatnie tygodnie. Nie zamierzała dłużej tolerować takiego traktowania. Tego wieczoru, wracając do domu, czuła się silniejsza niż kiedykolwiek. Wiedziała, że przed nią długa droga, ale była gotowa zawalczyć o swoje życie i szacunek, na jaki zasługuje. Agnieszka wróciła do domu z postanowieniem, że nie pozwoli Robertowi na dalsze poniżanie. Widziała, jak jej determinacja zaczyna wzrastać, ale zdawała sobie sprawę, że najtrudniejsze było jeszcze przed nią. Kiedy weszła do domu, Robert siedział w kuchni, przeglądając coś w swoim telefonie. Spojrzał na nią chłodno, jakby oczekiwał wyjaśnień, choć żadne słowa nie padły. Nie zamierzając zwlekać, Agnieszka usiadła naprzeciwko niego. Robercie, musimy w końcu ustalić, jak nasze życie będzie wyglądać. Nie chcę dłużej być kimś, kto żyje w cieniu twoich wymagań, powiedziała, patrząc na niego z pełną powagą. Robert odłożył telefon na stół i zmierzył ją zimnym spojrzeniem. Jakie wymagania masz na myśli? Masz dach nad głową, wszystko, czego potrzebujesz. To ja tu zarządzam, a ty powinnaś być zadowolona, odparł tonem, który wydawał się pełen wyższości. Agnieszka poczuła, jak fala gniewu przetacza się przez jej wnętrze, ale starała się zachować spokój. Robercie, nie jestem tu po to, żeby tylko być. Jestem twoją żoną, a to oznacza, że powinniśmy być partnerami, a nie że jedno z nas dyktuje warunki. Pracuję, dokładam się do wszystkiego, dbam o ten dom i naszą rodzinę, powiedziała, starając się, by jej głos był spokojny, choć czuła, że jest na granicy wytrzymałości. Robert uśmiechnął się z ironią. To wszystko twoje wyobrażenia, Agnieszko.
Moja matka miała rację, mówiąc, że nie jesteś odpowiednią osobą dla mnie. Teraz widzę to wyraźnie, rzucił, jakby każde jego słowo miało ją zranić. Agnieszka poczuła, jak coś w niej pęka. Wiedziała, że już dłużej nie wytrzyma tego upokorzenia. Przyszedł czas, aby podjąć ostateczną decyzję. Jeśli tak naprawdę myślisz, to chyba czas, żebyśmy przestali udawać, że nasze małżeństwo jeszcze istnieje, powiedziała stanowczo. Robert spojrzał na nią zszokowany, jakby nie wierzył, że odważyła się powiedzieć coś takiego. Jego twarz nabrała zimnego wyrazu, ale nie odpowiedział ani słowem. Agnieszka wiedziała, że to nie koniec ich rozmowy, ale czuła, że wreszcie zrobiła krok, który musiała podjąć dawno temu. Kolejny tydzień minął w ciszy. Robert nie próbował zbliżyć się do Agnieszki ani rozpocząć rozmowy. Agnieszka zauważyła, że stał się jeszcze bardziej odległy, jakby jej obecność stała się dla niego niewygodna. Każdy dzień spędzała, pracując i dbając o dom, ale jednocześnie przygotowywała się psychicznie na przyszłość, która mogła oznaczać życie bez Roberta. W sobotę po południu zadzwonił telefon. Na wyświetlaczu pojawiło się imię jej przyjaciółki, Marty. Agnieszka, jak się trzymasz? Zapytała Marta troskliwie. Trzymam się, jakoś odpowiedziała, choć wiedziała, że to tylko część prawdy. Może spotkamy się dzisiaj na kawie? Musisz się oderwać, zobaczysz, że odrobina rozmowy dobrze ci zrobi, zaproponowała Marta. Agnieszka zgodziła się, czując, że rzeczywiście potrzebuje chwili oddechu od przygnębiającej atmosfery w domu. Spotkały się w małej kawiarni, gdzie mogły porozmawiać spokojnie, bez żadnych przeszkód. Marta patrzyła na nią z troską i zrozumieniem. Agnieszka, wiem, że jest ci ciężko, ale pamiętaj, że jeśli tylko zdecydujesz się odejść, masz u mnie wsparcie, powiedziała cicho, kładąc rękę na jej dłoni. Agnieszka poczuła łzy w oczach. Ciepło przyjaźni i zrozumienia, które odczuwała, dodawało jej sił. Wiedziała, że decyzja o odejściu od Roberta nie będzie łatwa, ale wsparcie Marty sprawiało, że czuła się mniej samotna. Gdy wróciła do domu, zobaczyła Roberta siedzącego przy stole. Widać było, że na nią czekał. Gdzie byłaś? Zapytał, choć jego ton nie zdradzał ani troski, ani złości. Był jedynie pusty. Spotkałam się z Martą, odpowiedziała bez emocji. Robert przyjrzał się jej uważnie, jakby chciał odgadnąć, co działo się w jej głowie. Agnieszka, naprawdę chcesz, żeby to tak wyglądało? Przecież mamy wspólny dom, rodzinę. Dlaczego upierasz się przy tych buntach? Zapytał, choć jego słowa brzmiały bardziej jak oskarżenie niż próba zrozumienia. Agnieszka spojrzała na niego spokojnie i z determinacją. To nie bunt, Robercie. To moje prawo do godności. Jeśli tego nie rozumiesz, to znaczy, że naprawdę nigdy mnie nie poznałeś, odpowiedziała. Jej słowa zawisły w powietrzu, a Robert milczał. To była jedna z najtrudniejszych rozmów w jej życiu, ale czuła, że z każdym słowem odzyskuje siłę, której brakowało jej przez wiele lat. Minęło kilka dni, a Agnieszka postanowiła podjąć ostateczny krok. Długo nad tym myślała, ale doszła do wniosku, że nie ma już powrotu do dawnego życia z Robertem. Związek, który kiedyś był pełen miłości, stał się dla niej źródłem cierpienia i braku szacunku. Spakowała kilka najważniejszych rzeczy, dokumenty i z bólem serca opuściła dom, który przez lata uważała za swoje schronienie. Zatrzymała się u Marty, która przyjęła ją z otwartymi ramionami. To była bardzo trudna decyzja, Agnieszko, ale jestem z ciebie dumna, powiedziała Marta, patrząc na nią z podziwem. Agnieszka wiedziała, że będzie musiała stawić czoła nie tylko emocjom, ale również formalnościom związanym z rozwodem i podziałem majątku. Pomimo bólu czuła jednak ulgę. Była wolna od codziennego napięcia, jakie przynosiły kłótnie i ciągłe pretensje Roberta. Tego wieczoru Agnieszka usiadła w salonie u Marty i zaczęła przeglądać dokumenty. Była zdeterminowana, by zacząć nowe życie, nawet jeśli oznaczało to życie na własny rachunek. Wiedziała, że przed nią trudny proces, ale była gotowa walczyć. W międzyczasie Robert kilkukrotnie próbował się z nią skontaktować, wysyłając wiadomości i dzwoniąc. Na początku ignorowała jego próby, czując, że ich rozmowy nie doprowadzą do niczego nowego. Jednak pewnego dnia postanowiła odpowiedzieć na jego wezwanie. Była gotowa usłyszeć, co miał do powiedzenia. Spotkali się w kawiarni, na neutralnym gruncie. Robert siedział przy stoliku, wyglądając na zdenerwowanego. Kiedy Agnieszka weszła do środka,
Spojrzał na nią z mieszanką żalu i zawziętości. Ona jednak była spokojna, gotowa, by zakończyć to, co miało się zakończyć. Agnieszko, dlaczego to robisz? Przecież wszystko mogło być dobrze, gdybyś tylko potrafiła zaakceptować pewne zasady, zaczął Robert, z wyraźną frustracją. Agnieszka spojrzała na niego spokojnie i odpowiedziała bez wahania. Robercie, te zasady nie były dla mnie sprawiedliwe. Moje uczucia i wkład w nasze życie nigdy nie miały dla ciebie znaczenia. Nie mogę żyć w miejscu, gdzie nie jestem szanowana, powiedziała stanowczo. Robert skrzywił się, jakby jej słowa go raniły, ale nie potrafił tego przyznać. Więc to koniec? Zapytał, spoglądając na nią z niewypowiedzianą nadzieją, że zmieni zdanie. Agnieszka kiwnęła głową. Tak, Robercie. Dla mnie to koniec. Chcę odzyskać spokój i szacunek do samej siebie. Nie chcę, żeby nasze życie opierało się na ciągłych pretensjach i warunkach, które tylko jedna strona musi spełniać, odpowiedziała cicho. W tej chwili Robert zrozumiał, że nie ma już szans na odbudowanie ich małżeństwa. Jej determinacja i spokój wyraźnie dawały do zrozumienia, że decyzja była przemyślana. Z ciężkim sercem opuścił kawiarnię, zostawiając Agnieszkę z mieszanką ulgi i smutku. Gdy wróciła do domu Marty, poczuła, że pomimo trudnych chwil czeka ją nowe życie. Była gotowa, by zacząć wszystko od nowa, samodzielnie i na własnych zasadach. Wiedziała, że nie będzie łatwo, ale dzięki wsparciu przyjaciół i rodzinie była pewna, że poradzi sobie ze wszystkim, co przyniesie przyszłość. Agnieszka odzyskała siebie, swoje życie, swoje prawa i swoją godność. I choć wspomnienia z przeszłości były bolesne, była gotowa, by budować nową przyszłość, w której mogła być sobą.